Witajcie, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnej odpytajce. Na dzisiaj kolejne zadanko. Dzisiaj spójniczek sobie użyjemy. I zgodnie z tradycją, zdanie polskie, zdanie niemieckie, z luką i właściwy spójnik. Dopóki pada deszcz, zostajemy w domu. Rozumiecie? Pada deszcz. I tak długo, jak będzie padało, tak będziemy w domu siedzieć, nie wychodzimy nigdzie na spacer. Wersja polska. Wersja niemiecka. Es regnet. Tam z przodu jest miejsce wolne na spójnik. Bleiben wir zu Hause. Bleiben wir zu Hause. Jaki tam spójnik? Moje warianty, moje propozycje dla was. Bis nachdem, so lange, bevor, so bald. Które z tych spójników pasuje do tego, żeby przetłumaczyć tą myśl, dopóki pada deszcz, zostaniemy w domu? Oczywiście, że so lange. So lange. Dlaczego? So lange. Mówi, ten spójnik mówi o tym, że dopóki coś trwa, czyli jest jakieś wydarzenie i ono trwa w jakimś tam czasie, minuty, godziny, dni, czyli es regnet. So lange es regnet. Dopóki coś trwa, czyli dopóki pada deszcz, to co się będzie działo? My zostaniemy w domu. Bleiben wir zu Hause. Nie może być bis, bo może pomyśleliście o bis. Nie może być bis, ponieważ bis mówi o tym, że do momentu, w którym coś się wydarzyło, jakiś moment przełomowy, a deszcz nie jest momentem przełomowym. Bis kojarzymy na przykład z czasownikiem przyjechać, że jest moment, że ktoś ist gekommen, dopóki przyjedziesz, że moment bis to jest punkt w czasie, przyjechał, nie? A deszcz trwa. Jak coś trwa, używamy so lange. Jak coś się dzieje w miejscu, to jest bis. Jeszcze do tego wrócimy. Wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się cieplutko i hej, na razie.